Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 138. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A dzisiaj w programie: Szczepienia w aptekach przeciw grypie coraz bliżej. Powstał zespół do spraw farmacji klinicznej. Mobilne sklepy nie mogą sprzedawać leków. Informacja o czasie wykonania leku to reklama apteki. Debata o pilotażu przeglądów lekowych w aptekach. W minionym tygodniu pracowała Sejmowa Komisja Zdrowia. W trakcie jej posiedzenia rozpatrywany był projekt ustawy, która zmienia m.in. prawo farmaceutyczne. W trakcie tego posiedzenia posłanka Józefa Szczurek Żelazko złożyła projekt poprawki, która wprowadza m.in. możliwość wykonywania szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów. Zgodnie z tą poprawką badanie kwalifikacyjne osoby dorosłej przed szczepieniem przeciwko grypie będzie mógł przeprowadzać farmaceuta. Jednocześnie farmaceuci będą mogli też prowadzić same szczepienia u osób dorosłych. Szczepienia. Oczywiście przeciwko grypie i będą je mogli wykonywać wyłącznie farmaceuci posiadający kwalifikacje określone przez ministra zdrowia. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła tę poprawkę. Teraz cała ustawa oraz ta poprawka zostaną przedstawione na plenarnym posiedzeniu Sejmu i to Sejm zdecyduje o dalszych losach ustawy oraz tej poprawki. Jeżeli Sejm przyjmie tę poprawkę, ustawa trafi do Senatu, następnie do Prezydenta, no i w końcu zostanie opublikowana w dzienniku ustaw. Wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie musiało wydać dwa rozporządzenia, które uregulują zasadę wykonywania szczepień przeciwko grypie w aptekach. W minionym tygodniu minister zdrowia powołał specjalny zespół, który zajmie się m.in. usługami farmacji klinicznej oraz funkcjami, jakie będą pełnić farmaceuci w podmiotach leczniczych. Dokładnie zespół ten nosi nazwę Zespołu w sprawie wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. Zespół zajmie się m.in. stworzeniem modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w ustawie o zawodzie farmaceuty. Zespół ustali też przedmiot i zakres zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach tych usług oraz określi przedmiot i zakres niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji tych usług. Zespół zajmie się również określeniem kierunków oraz modeli pilotażu. Tych usług farmacji klinicznych, ale przede wszystkim zespół zajmie się wykazem badań diagnostycznych, które farmaceuci będą mogli wykonywać w aptekach w ramach opieki farmaceutycznej. Zespół ma zakończyć swoje prace przygotowaniem raportu. Ten raport ma powstać po 11 miesiącach od rozpoczęcia prac tego zespołu, czyli możemy się tak naprawdę spodziewać tego raportu dopiero za rok. W minionym tygodniu w portalu mkr.farm opisywaliśmy bardzo ciekawy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. Wyrok, który dotyczył interpretacji indywidualnej wydanej przez inspektora farmaceutycznego. Interpretacja ta dotyczyła możliwości sprzedaży leków w tzw. mobilnych sklepach. Mobilne sklepy są to duże samochody, są to busy, które sprzedają różnego rodzaju artykuły, takie jak sklepy ogólnodostępne, ale przemieszczają się od małej miejscowości do kolejnej miejscowości. Wnioskodawca tego wniosku zapytał inspekcję farmaceutyczną, czy w tego typu mobilnych sklepach można sprzedawać leki, bo jego zdaniem są one równoznaczne ze sklepami ogólnodostępnymi. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny nie zgodził się jednak z tą interpretacją. Wskazał, że przepisy dotyczące sprzedaży poza aptecznej leków wskazują na określone wymogi, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzona jest taka sprzedaż. A słowo lokal, co prawda, nie ma swojej definicji w prawie farmaceutycznym, ale ma swoje definicje w innych ustawach. I lokal w tych ustawach oznaczy, oznacza nieruchomość, która jest przytwierdzona do gruntu i która ma ściany, a pojazd. Takich warunków nie spełnia. Dlatego, zdaniem inspekcji farmaceutycznej, sprzedaż leków w mobilnych sklepach nie jest możliwa. Wnioskodawca tego wniosku odwołał się od tej interpretacji oraz zaskarżył ją także do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał jednak rację inspekcji. W rezultacie, sprzedaż leków w sklepach mobilnych nie jest możliwa. W minionym tygodniu opisywaliśmy również ciekawy wyrok naczelnego sądu administracyjnego w sprawie nałożenia na aptekę kary kary za naruszenie zakazu reklamy aptek, a to naruszenie miało polegać na umieszczeniu wewnątrz apteki informacji o tym, że leki recepturowe są w niej wykonywane w czasie 15 minut. Inspektor farmaceutyczny uznał, że jest to naruszenie zakazu reklamy aptek i nałożył na placówkę karę w wysokości 6 tysięcy złotych. Właściciel tej apteki odwołał się od tej decyzji. Jednak główny inspektor farmaceutyczny podtrzymał, a WSA i Naczelny Sąd Administracyjny odrzuciły skargi na te decyzje. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że informowanie o wykonywaniu leków recepturowych w ciągu 15 minut stanowi oczywistą zachętę dla klienta, nawet nie znającego przepisów co do terminów realizacji leków recepturowych, bo jest to w istocie realizacja natychmiastowa od ręki. Podczas gdy powszechne przyzwyczajenia w zakresie realizacji leków recepturowych są takie, że zwykle składa się receptę podczas jednej wizyty w aptece, a odbiera zamówiony lek recepturowy podczas następnej wizyty, zwykle po kilku godzinach, czy nawet następnego dnia. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pacjent wybierze więc taką aptekę, w której lek recepturowy otrzyma od ręki, od zaraz, w ciągu 15 minut, a nie taką, w której będzie musiał przyjść po ten lek następnego dnia. Dlatego taka informacja o czasie wykonania leku recepturowego stanowi reklamę apteki. W minionym tygodniu odbyła się kolejna debata redakcyjna na portalu MGR.Farm. Tym razem zaproszeni eksperci dyskutowali o projekcie pilotażu przeglądów lekowych. Projekcie bardzo emocjonującym, który wzbudził wiele kontrowersji. Ten projekt został skierowany do konsultacji publicznych w sierpniu tego roku i miał wejść w życie 20 września. Tak się jednak nie stało, właśnie dlatego że wpłynęło w trakcie konsultacji publicznych bardzo dużo uwag do tego projektu. I o tych uwagach, o tych zastrzeżeniach rozmawialiśmy z ekspertami, którzy których się m.in. Nimi prezes Naczelnej Rady Aptykarskiej Elżbieta Piotrowska-Rudkowska, magister farmacji Artur Jendra, doktor nauk farmaceutycznych Piotr Merks, doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Nojman-Podczaska i oczywiście przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego doktor habilitowana profesor UJ Agnieszka Skowron. Główną ością niezgody podczas tej debaty było zawężenie grona farmaceutów, którzy będą mogli wziąć udział w pilotażu, tylko do tych, którzy posiadają dyplom ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych lub doświadczenie udokumentowane ze świadczenia opieki farmaceutycznej poza granicami kraju. Ta debata była bardzo merytoryczna, bardzo em, emocjonująca, pokazała wszystkie atuty, argumenty obu stron tego, można powiedzieć, sporu. Dlatego serdecznie zachęcam do jej obejrzenia i do wyrobienia sobie własnego na temat projektu pilotażu przeglądów lekowych, którego ostateczny kształt prawdopodobnie poznamy już w październiku. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe newsy, nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zachęcam też do lektury naszego magazynu, dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu magazynem w Polsce dla farmaceutów. A za jego drukowaną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.